Oszuści sprzedawali fałszywe leki. Mieszkańcy nie mogą rejestrować aut. W Opolu powstały nowe miejsca pracy. 600 oszukanych osób i blisko 200 tysięcy złotych strat to bilans działalności dwójki oszustów z Namysłowa, którzy sprzedawali w sieci leki na przerwanie ciąży. Tabletki okazały się zwykłym magnezem. Policjanci zatrzymali 22-letnią kobietę i jej o 9 lat starszego partnera. Tabletki sprzedawali na różnych portalach internetowych, posługując się jednocześnie kilkoma kontami bankowymi. Oboje usłyszeli już zarzuty oszustwa, za co kodeks karny przewiduje karę 8 lat pozbawienia wolności. Lekarze przypominają, że kupowanie jakichkolwiek leków z nieznanego źródła jest bardzo ryzykowne. Opolanie od ponad tygodnia mają problemy z rejestrowaniem swoich pojazdów w wydziałach komunikacji. Nowa wersja centralnej ewidencji pojazdów i kierowców nie działa bowiem jak należy. Dość mają jej nie tylko klienci, ale też samorządowcy. Choć nowa wersja systemu została uruchomiona już 13 listopada, to wciąż są z nią problemy. System odmawia rejestracji niektórych pojazdów, co wywołuje frustrację. Powinno to ministerstwo gdzieś przetestować na jakimś powiecie od A do Z i te wszystkie usterki w miarę wykluczyć. Z powodu kłopotów z systemem klienci nie załatwili już około 20 tysięcy spraw w skali kraju. Związek Powiatów Polskich wysłał w tej sprawie gorzki list do Ministerstwa Cyfryzacji. Aktywiści z Opolskiego Alarmu Smogowego alarmują, że wraz z nastaniem sezonu grzewczego w powietrzu znów zawisły groźne dla zdrowia substancje. Apelują o dbanie o zieleń, a do Urzędu Marszałkowskiego napisali wniosek o zaostrzenie uchwały antysmogowej. Natychmiast powinno się wszcząć procedurę uzupełnienia tej uchwały o inne zagadnienia. Pierwsze przymrozki dały się we znaki kierowcom na opolskich drogach. Oblodzona nawierzchnia była przyczyną groźnego wypadku, do którego doszło pod Zalesiem Śląskim na trasie między Kędzierzynem Koźlem a Strzelcami Opolskimi. Samochód prowadzony przez 23-latka wypadł z drogi i dachował. Młody kierowca trafił do szpitala. Firma Budimex we współpracy z hiszpańską spółką Ferrovital zakończy budowę zbiornika Racibórz Dolny. Inwestycja ma być ważnym elementem zabezpieczenia przeciwpowodziowego Opolszczyzny. Za dokończenie budowy zbiornika Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zapłaci 907 milionów złotych. Łącznie wszystkie prace pochłoną około 1,5 miliarda złotych. Polsko-hiszpańskie konsorcjum dostało dokładnie 740 dni na dokończenie robót. Zbiornik ma chronić opolskie miasta i wsie przed zalaniem przez Odrę. Firma Stefanini, która zajmuje się usługami informatycznymi, otworzyła w Opolu swoje biuro. W pierwszym etapie pracy znalazło tutaj 30 osób, ale docelowo zatrudnienie znajdzie 100 pracowników. Jest to nasz plan na koniec 2018 roku. Inwestor wybrał Opole m.in. ze względu na dostęp do wykwalifikowanych pracowników. Do Olesna zjechali Mike Stern i Dave Wetzki Band, czyli jedni z najlepszych amerykańskich jazzmenów. Podczas tegorocznego jazzobrania muzycy dali wspólny koncert z najzdolniejszymi młodymi artystami ze szkoły muzycznej w Olesnie. To była 16. już edycja jazzobrania. Na zakończenie sprawa z Krapkowic. Jeden z kierowców, właściciel tego nagrania, powiadomił policjantów o wymuszeniu pierwszeństwa na rondzie przez kierującego Mercedesem. Policjanci po obejrzeniu nagrania uznali jednak, że to zgłaszający zawinił. W konsekwencji mężczyzna, który domagał się ukarania kierowcy, sam może ponieść konsekwencje. To wszystko na dziś. Do widzenia.